Czy Kościół ma realny wpływ na decyzje polityków? Od wieków religia i władza były ze sobą ściśle powiązane, a Kościół, jako instytucja o ogromnym autorytecie, często odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu polityki. Ale czy współczesne zakulisowe powiązania między hierarchami Kościoła a światowymi liderami wciąż mają miejsce? Pojawiają się doniesienia o tajnych spotkaniach, wywieraniu presji i lobbingu, które mogą wpływać na kluczowe decyzje w państwach na całym świecie. Od regulacji moralnych po finansowe przywileje. Kościół często pozostaje beneficjentem politycznych rozwiązań. Dlaczego niektóre rządy tak chętnie wspierają Kościół, a inne obawiają się z nim zadrzeć? Czy wpływy Kościoła są narzędziem do kształtowania prawa, które wspiera jego interesy? Czy może to tylko teoria spiskowa, która wyolbrzymia jego znaczenie w dzisiejszym świecie?